Witajcie, moi drodzy. Przychodzę do Was z szklanką wody. Tak jak mówiłam, dzień drugi odchudzenia. Więc pijemy wodę w takiej szklaneczce z Nescafe, frappę. Ja jakąś słomkę znalazłam i tak sobie sączę. Dzisiaj, jak po tytule widzicie, Hol, Pepko i Kik. Z Kiku dużo rzeczy nie mam, bo w sumie nic takiego nie było. Mierzyć tam też nie wolno, jest zamknięta przymierzalnia, więc tak w sumie to, co wzięłam, to przymierzyłam, ale to tylko na siebie, bo i tak wiedziałam, że wezmę. Chociaż grunt, aby był rozmiar dobry. Więc tu mam wszystko, zaraz Wam pokażę, opowiem. Tu mam rachuneczek, ten jest akurat z Pepko. Kika, nie wiem, gdzie mam rachunek. No dobra, będę Wam pokazywać po kolei, co wyłowię. Jak wiecie, w Pepco jest minus 30% i no już robią się puste półki. Nie wiem, jak u nas w Łęcznej, bo dawno nie byłam. Nie wiem, czy będę się wybierała, bo kiedy nie przejadę w przy tamtej okolicy jest zawsze kolejka. Nie wiem, co tam jeszcze u nas można kupić, że jest ta kolejka, no ale... a te zakupy, co Wam pokażę, były robione w Świdniku w Galerii Venus. I także Kik tam został zaliczony. Pierwsze dwie rzeczy były zabawki. Takie mam dwie kulki, drugą mam białą, ta jest Wojtka. Biała jest Krystiana, one tak sobie świecą. Wojtek jest zachwycony. Już wie, żeby... dobra, teraz będzie mi migać. Już wie, żeby rzucić i ona mu zaświeci. Jest po prostu zachwycony. Najchętniej się bawi nią w łazience, bo jest ciemno. Rzuca ją do wanny i światło jak na dyskotece. Żeby nie było, nie chińska, tylko niemiecka. Jest czwórka z przodu i pisze, że wyprodukowane w Niemczech. 3,50 kosztowała, więc zakup myślę, że bardzo spoko. No mówię, Wojtek zachwycony. Następną rzeczą, jaką wzięliśmy dla Wojtka, telefon. Fakt faktem trochę cicho, myślałam, że będzie głośniej. Ale takie o, bardzo lubi, łazi o tak z tym telefonem, jest zachwycony nim. Po rabacie 10 zł, 11 zł, bez rabatu 15, więc możecie sobie policzyć. No, miałam nawet tutaj telefon, 10,49, no, to już wiecie. Wzięłam dwa opakowania balonów. Już jedno otworzyłam dzisiaj chłopakom, żeby się pobawiły. 4,99 za opakowanie, minus 30%. I tu chyba jest 20 balonów, jak ja dobrze gdzieś tam wyczytałam. Dwadzieścia 3 cm. Może i 40 tych balonów jest, jakaś 40 tu jest. Ogólnie wzięłam, żeby miały czym się bawić w domu. I z myślą, że może w końcu kiedyś zrobimy urodziny Wojtkowi, te pierwsze. Więc kupimy hel, napompujemy parę baloników, gdzieś tam przyozdobimy. Nie będzie kolorystyki jednolitej, będą po prostu kolorowe przyjęcie. A jak kolorowe przyjęcie, to wzięłam mu serwetki z rekinem. Tu jest 20 sztuk, dwa opakowania. 2,99 minus 30%. Wzięłam mu rekina, bo strasznie lubi tą piosenkę Baby Shark, para, pa, pa. Dobra, nie będę śpiewać, bo nie umiem. Ale chyba wiecie, o co chodzi. Jest zachwycony tą piosenką. I jak będziemy klimat zwierzęcy trzymać, nie było takich talerzyków,
Więc wzięłam takie talerzyki z myślą tylko o tort, że tutaj torcik nałoży, więc tu mamy 6 i takich opakowań mam 4. Były jeszcze kubeczki, ale stwierdziłam, że to zbędna rzecz. Chociaż może jedno mogłam wziąć dla dzieci, tych starszych, bo tych młodszych to na pewno bym nie dała, bo wszystko by mi pływało. No ale na to myślę, że spoko. Tygrys, zebra, żyrafa. Taka będzie imprezka. Co my jeszcze w Pepko? O matko, muszę się schylić. W Pepko wziąłam jeszcze 2 sztuki, aczkolwiek ja jedną potrzebuję, no ale 2 były, to 2 brałam. 3,99 już, moja to już o tak pękła do połowy. Jedzenie tam zostaje, więc takie dosyć wydają się fajny materiał, tak ładnie wyszlifowane, nie czuć nigdzie zadziorek, więc myślę, że będą spoko. Made in Polska. Więc Made in Polska, ale to nie jest nasz kod. 2,2. My mamy 5,9. Czy coś tu jeszcze ciekawego pisze? Nie. Nie wiem, gdzie to. Nie jest wyprodukowane w Polsce. Sekowa. Sekowa. Gdzie to? Replika górna. No dobra. Coś im się pokićkało, no ale łyżki są, są. może sobie podniosę, będzie mi łatwiej. Co to mamy? Nie. Weźmiemy teraz tak. Mój mąż sobie wziął 2 koszulki. Ja też w sumie chciałam koszulkę wziąć. Była fajna, taka różowy t-shirt z myszką Mickey. Ale tak 20 zł. No mówię 30%, no to tam z 14 zł wyszłoby za tą koszulkę. Ale taki dziwny róż był. Myszka Miki mi się podobała, bo to tak mniej namalowane białym wzorkiem. Myszka Miki. Ten róż taki, jak ja to powiedziałam do męża, majtkowy. Taki ni to brudny róż, ni to róż taki dziwny i tak. W sumie mogłam wziąć, najwyżej byłaby do domu, no ale to akurat było właśnie w Świdniku u nas w Łęcznie, nie widziałam takiej koszulki. Jakby były, to może i bym sobie wzięła. A mój mąż wziął sobie jakąś taką, w ogóle, że wziął taki kolor. Mówię, kurczę, no ja tobie bym w życiu takiego koloru nie wybrała. Najbezpieczniej biały, bo on uwielbia. Ta koszulka kosztowała 10 zł. Tak, 10 zł. Następną koszulkę, jaką sobie wziął, to już taką, to bym ja wybrała. Z jakimś takim wzorem. Nie wiem, czy widzicie, może się oddalę. Przepraszam. Również 10 zł. A czy to jest bawełna? Zobaczmy, co on to wybrał. Co on to wybrał? 99% bawełny. 1% wiskozy. Bangladesz. A ta jest taka przyjemna w dotyku. Ta jest taka inna. Taka. No, 100% bawełny i już czuć, że ten materiał jest jednak inny. No to 2 koszulki mojego męża. Następne idą ciuszki dla Wojtka na lato. Nie było za dużo wyboru i w rozmiarach. Nastawiłam się na krótkie spodenki. Moim celem było nabrać jak najwięcej krótkich spodenek. I znalazłam tylko jedną. Jak to on się nazywał? Leniwiec. Z leniwcem. Takie śmieszne. 86, 6 zł, minus 30%, więc bardzo fajne. Takie ni to czerwone, ni to pomarańczowe. Troszkę ekran, nie ekran. Troszkę telefon przykłamuje.
Macie bardziej żywy kolor. Ja tu mam bardziej taki różowato-pomarańczowo-czerwony. Dobra. Muszę się podnieść. I następne mamy body z krótkim rękawkiem. Te kosztowały 15 zł minus 30% awokado. Duże i małe. Taka siwa, fajna koszula. Body. Następne mamy. I tu wszystkie już będą 3 pary po 5 zł minus 30%. Krokodylek z flamingiem nawet zielonym. Następną rzeczą mamy żabę. Mówię, nie było dużego wyboru. Nawet chciałam jakieś kolorowe body, koszulki i krótkie spodenki. W sumie body jeszcze z długim mogłam popatrzeć, ale już i skarpetki miałam popatrzeć. To trzeba, żeby wejść do Pepco, to mieć listę chyba w moim przypadku. I ostatnie takie fajne zielone. Wy macie bardziej, widzę, niebieskie, a ja widzę tutaj. No dobra, to takie morskie. Co to? Hipcio i żabka. Też fajne. Do ciuchania na plac. Czego chcieć więcej? I ostatnią rzeczą z Pepco, to już muszę się podnieść, jest taki kosz na zabawki. On jest miękki i jak mam być szczera, to się waham. Metkę od niego nie oderwałam, zabawek nie wsadziłam. Gdzie Krystian? Co chcesz? No, kochałam. Każe mi zmienić układ. Dobra, już idę. No, w ogóle nie mogę. Już jestem. Mamy stary laptop i nie wytrzymuje napięcia rozmów. Pani z dziećmi. Tak, rozłącza go, gdzieś wywala. Jakby już było po komunii, to już by pewnie miał laptopa nowego. A teraz czekamy. Dobra. I ostatnie zakupy. Trzy rzeczy w Kiku, które wam pokażę. Pierwszą rzeczą jest dzwonek dla Wojtka. Kuna, zapomniałam, że on śpi. Matka. Ale mama ze mnie. Nie wie, że nie rozumie, że to można nadusić i co? I trąbi. Tylko on to gryzie, ale ma rowerek. O, miałam wam rowerek pokazać. Mąż składał, więc powiedział, że na pewno nie będę nagrywać po jego trupie, jak to on powiedział. No więc nie nagrywałam. Bo musiała sama składać. A on godzinę składał. Nie było tak hop siup. Jakaś pomieszana w ogóle instrukcja obsługi była. Obsługi. Instrukcja. Nie, no dobrze. Obsługi. Montażu. Więc dzwoneczek mu dobrał. Ja sobie wzięłam na wyprzedaży z 10, nie, czekajcie, nie z 10, z 9 zł na 4 zł. Takie śmieszne dwie spineczki. Nie wiem po co mi, ale no, kto się nie skusi na 4 zł za dwie spinki. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, to już dla siebie, jest kamizelka. Czarna kamizelka, ale co mnie w niej urzekło, widzicie to? Ona jest tutaj z przodu w koronce, z tyłu jest gładka. No po prostu tak mi się spodobała. Zaraz to pokażę. Może mocno wyjściowo nie wyglądam, ale ta pogoda jest taka dziwna u nas ostatnio, że nie ma ciepła i czasami na plecy trzeba coś założyć. Ja się tak w sobotę wyrwałam do świetnika. Prawie nic nie miałam. Już trafiłam. Teraz na zasuwach, na guziki. Nie wiem, jak wam się podoba. No i mama powiedziała, że bardzo fajna. Mąż stwierdził, że ujdzie w tłumie.
To, że nigdy nie widział mnie w kamizelce. Ja kiedyś miałam kamizelkę, jak byłam, nie wiem, nastolatką w gimnazjum. No chyba, że on nie chce mi się włączyć. Dobra, już idę. Cena wyjściowa była 40 zł. Przed ceną. Dobra. Przed ceną kosztowało nie wiem ile, bo wyrzuciłam metkę, nie spojrzałam na cenę. Ale mówię, no mi się podoba ten z przodu koronka. Nie wiem, jak wam się widzi mój zakup. I tyle z ciekawości. Nic więcej w Kiku nie widziałam. Chociaż no ja może coś widziałam, ale nic takiego ujmującego. Szłam z celem, żeby kupić kamizelkę Krystianowi, bo Wojtek ma. I to taką fajną w ciuchu kupiłam mu za złotówkę. I to chyba jak się... Tak, jak się urodził. Jak się urodził, taką... Tak, kupiłam mu kamizelkę i tak na moje oko mówię, ale mała, fajna będzie miał na... A nosi teraz. Tak, mój zakup. Przeleżała swoje i się doczekała. No tak z roku w takim razie już leżała, bo gdzieś tak w maju chyba kupowałam albo w czerwcu tą kamizelkę. No ale złotówkę to nie majątek. A te sam ze swojej już wyrósł z kamizelki i nie ma. Chyba już nie wejdę na klaski. Już idę zobaczyć. No dobra, tyle mojego honu. A czy ja mówiłam o tym pojemniku? Dokończyłam myśl, że się zastanawiam, czy go nie oddać. Chyba nie dokończyłam wam. Chyba nie. Waham się, czy go nie oddać, bo tak popatrzyłam, że w sumie jest takie miękkie i jak zgniecie go, to znowu będzie takie lakowate i takie paskudne, nie będzie ładnie stało. A to z myślą o zabawkach dla Wojtka kupione, więc nie wiem. Chciałam plastikowe, ale nie było. Zobaczę, co u nas w Łęcznej mają. Niby coś jeszcze rozkładają towar, więc myślę, że coś podziałamy jeszcze w tym temacie. No dobra. Żegnam się z wami. Idę gotować obiad i idę zobaczyć ten classroom, bo nie wiem, co się dzieje. Za dużo dzieci, za mało internetu, tak? Dobra, trzymajcie się, pa! Mam tu kawę i przyszłam do was z jedną rzeczą. W sumie z kilkoma. Musiałam podskoczyć do Womexu, a jak doszłam do Womexu, to zaszłam do Pepco i stwierdziłam, że to, co kupiłam, tak, znowu, pokażę wam. Więc jest ciąg dalszy Pepco, więc tak na szybkiego wam pokażę, bo tam mamy chyba już 20 minut. Ciąg dalszy urodzinowy Wojtka, więc wzięłam takie słomki papierowe, sztuk 24 za 2,99. Taśmę klejącą wzięłam, bo to u nas idzie dużo, więc 3 sztuki, 99 groszy, więc nie wiem, 60 groszy za 3 sztuki. Dobrałam również Krystianowi sandałki. Jeszcze ich nie mierzył, bo jest na taekwondo. Sandałki kosztowały 24,99 i oczywiście minus 30%. On w wakacje mało chodzi w sandałkach czy w jakich klapkach. To jest jedynie kupione, że na działkę by miał w czym latać. Dobra, nas tu nie będę. Jako, że Wojtek w tamtym roku na wakacje nosił 68, a w tym roku 86, więc trzeba było mu coś na lato kupić. Pierwszą rzeczą już Wojtek oglądał, więc metka wygląda tak. I tak jak mówię, koszulki wszystkie mam na 86. Pierwsza taka, cena 8 zł, minus 30%. Dobra, nie będę mówić za każdym razem minus 30%, tylko 30%, a ja mówię cenę z metek. Czyli taka 8 zł, następna koszulka również 8 zł,
Ta koszulka też 8 zł. I ta była najtańsza, bo kosztowała 6 zł. Takie żółwiki, a ta jakieś takie różne printy. A więc co wam chciałam pokazać? Bardzo trzeba nosić. Przepraszam, Krystian już wraca i dzwoniła Marta w biegu, że już go wypuściła, żeby leciał na górę. A co chcę wam pokazać, to zaraz wam pokażę, muszę koszulki ułożyć. Dążę do tego, że trzeba bardzo patrzeć na rozmiary w Pepco, bo Wojtek na przykład na święta dostał bluzę na rozmiar 92 i nie wygląda jakoś tam, gdzie nosił 74. 74-80. Nie wygląda jakoś tam mocno za dużo, jedynie bym przyczepiła się tylko rękawów tak naprawdę. A teraz mężowi pokazywałam te koszulki i mówię, patrz jaka to zbieżność. Widzicie to? To jest wszystko 86. I tak naprawdę tej niebieskiej i tej siwej mogłabym się przyczepić, bo ja lubię jak dzieci mają, moje dzieci mają te t-shirty jakieś takie dłuższe, bo wtedy i tej pupy nie widać, jak się schyli, czy jakoś tak, wydaje mi się, to fajnie wygląda. No ale starałam się mniej więcej równo tutaj ułożyć i widzicie, no jest różnica takiego centymetra. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, mówiąc o tamtym pudełku na zabawki dla Wojtka, kupiłam pudełko na zabawki dla Wojtka, plastikowe, ale mam tylko pokrywkę, bo już pudełko Wojtek przechwycił i już sobie tam zabawki poukładał, więc takiej wielkości kosztowało 20 zł minus 30%, więc fajna sprawa, źle się nie nagadałam za dużo, a nie, bo przecież Marta dzwoniła i się rozłączył mi nagrywanie. No dobra, to tyle wam chciałam pokazać. Znowu cicho mówię, koleżanka. Właśnie Marta w biegu mówiła, że za cicho opowiadam. Może dlatego, że wtedy dzieci śpią i nie chcę krzyczeć. A ja już mam sztuczne światło, bo już jest po 6:00. Więc dopijam moją kawkę. I zaraz kolację. Dobra, kończę. Pa!